hands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the skies, for he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry. Yippee-yi-yay. Marchewkowe pole rośnie wokół mnie, w marchewkowym polu jak warzywo tkwię, rosnę sobie dołem marchew górą nać, wszystko stoi, nic się już nie może stać. Tak jest, ludziska, to słuszna inicjatywa, zacna koncepcja, panie prezesie, że dzisiaj zajmiemy się moją uprawą marchewki. Nie będzie to specjalnie dochodowe, nie będzie to specjalnie inwazyjne, bo z tego co widzicie niewielkie dupo poletko sobie pod tą marchew na dobry start predefiniowałem, ale jednak ona jest. No i jednak mam nadzieję, że zobaczymy jakieś tam pieniądze. Jeżeli pole zimnioka było takie, a pole marchwi jest takie, no to myślę, że za marchewkę dostanę co najmniej połowę tego, co za zimnioka. Mam w każdym razie taką nadzieję. Więc będzie dzisiaj nowa uprawa, będzie nowa roślina, a i przy okazji predefiniowana pod obróbkę nowym ciągnikiem. Tak jest, już zapewne zachodzicie w głowę, co to się to stanęło, się już tłumaczę i objaśniam, pokazuję i objaśniam, jak to mawiał Wojciech Cejrowski. W Bozo przez świat. No właśnie, zaraz będę pokazywał, na początek objaśniam. Sprzedałem Ursusa C360 z bólem serca i naprawdę, o, bardzo, bardzo to była nieodżałowana strata. Przyznam szczerze, że będę tęsknił za tą konstrukcją, tak jak i za innymi polskimi niewielkimi ciągnikami, no ale jednak musimy nieść się z rozwojem, więc kiedyś musiałem iść do tego przodu, kiedyś musiałem tutaj troszeczkę pozmieniać. No i faktycznie pozmieniałem, zakupiłem coś takiego. Z tego co widzicie, kapitał mam dokładnie taki sam jak przedtem, bo to są maszyny w podobnym przedziale cenowym. Pomimo tego faktu, że teraz mam ciągnik, który jest po prostu mocniejszy, ma napęd 4x4, w dodatku 80 koni, czyli już taki mój standard, można powiedzieć, bo zauważcie, że obecnie wszystkie moje ciągniki mają w okolicach 80 koni, no to już niebawem pójdziemy do przodu, to znaczy być może jakąś 90 sobie nabędziemy, a mówiąc być może, mam na myśli na pewno. No ale rzecz jasna, to jeszcze nie dziś. Dzisiaj ta 80, więc będzie to bardziej przydatne, jak przystało na realia mojej gospodarki, no bo umówmy się, że ten Ursus C360 to już za wiele robótu mnie wykonywać nie mógł. Dla większości maszyn był po prostu zbyt słaby, prawda? A cóżeż to zakupiłem? A no, ludziska, już niosę się z odpowiedzią. Jest to Bolgar D240, a dokładniej precyzując TK82. Cóż to jest Bolgar, zapytacie? Zaraz odpowiem, ale na dobry start to jeszcze bym przyczepy przywiódł pod marchew, bo tak wyjechałem z nimi na ostatnim materiale, a tak naprawdę ja ich potrzebuję z tyłu. I teraz pytanie, jak to zrobić? Tu się raczej nie nawrócę. No nie wierzę w to, żeby to się mogło ziścić, więc będę musiał przejechać przez swoją gospę. Trudno. W takim razie robimy tak, włączymy taką kamerę z kamerą wśród zwierząt, włączymy sobie, a może być takie przełożenie, no i jedziemy. Jedziemy, bo przecież te przyczepy same się nie załadują tą marchwią, a mam nadzieję, że dzisiaj to właśnie uczynimy. Tak czy inaczej, co to jest Bolgar? Dlaczego akurat Bolgar? Dlatego, żeby znowu pokazać wam ciekawą maszynkę, która jest dla mnie ciągnikiem typowo przejściowym. Ja raczej nie spodziewam się tutaj, że bardzo długo i soczyście będę nim pogrywał. To jest bardziej taka maszynka, taka zapchaj dziura. Nie stać mnie było na razie na tą maszynę, którą naprawdę chcę kupić. No pomyślałem, że fajnie te cztery ciągniki mieć, to się jakoś tak przydaje, nawet dla oka, tak sobie przesiadać się między tymi maszynami. A jak się jakaś zepsuje, to zawsze mam coś alternatywnego, prawda? Natomiast no to jest taka zapchaj dziura, coś taniego, coś na teraz, coś na już. No ale rzecz jasna, w przyszłości będę planował troszeczkę taki większy rozwój. Jestem ciekaw, czy ten większy rozwój wam się spodoba, bo no taką bardzo specyficzną maszynkę planuję po tej zakupić, no ale to jeszcze wszystko w swoim
nie w swoim czasie. Póki co nie ma pod to pieniędzy. Planowałem te pieniądze mieć w tym sezonie, ale jednak nie będę ich miał, dlatego że tak jak mówiłem, krowy. Jednak niosę się z zamiarem tych krów, no zakupu tych krów, budowy obory pod nie. Inna kwestia, że również no tak sobie marzę, grymaszę, ględzę, opowiadam o tym, że może byłoby niegłupio również przy okazji zrobić coś takiego, że tutaj sobie zaparkujemy, że to pole przy tym skupie bym zakupił. Ono jest naprawdę tanie, no 11 tysięcy to jest tyle co nic, a zyskałbym kolejny areał, gdzie mógłbym na przykład taką markę na kolejny sezon albo jakiś tam inny burak czy coś sobie. Chociaż nie, dupa jaś, bo tam są drzewa. Ja bym najpierw to musiał też przekarczować, kurna dziot, no. Zapomniałem o tym, że to jest działka obrośnięta drzewami, więc tam bym tak naprawdę musiał się tymi drzewami najpierw zająć, a dopiero potem kombinować nad innymi rzeczami. No ale to jeszcze zobaczymy, pomyślimy, co czas pokaże, jak to będzie. Na pewno tymi drzewami tutaj bym się zajął, bo to już mówiłem wcześniej, że ten las mnie tak konfunduje, frapuje i to będą jego dni policzone. Dobra. Odpalamy maszynę. Maszynę, która od środka prezentuje się tutaj. Jeżeli macie zonka, bo w tym momencie bardzo możliwe, że macie zonka, no to no już niosę się z wyjaśnieniem, o co chodzi, dlaczego ten zonk. Mianowicie ciągnik jest bliźniaczo podobny do klasycznego MTZ-a Belarusa. No chciałoby się powiedzieć, nie jest to kopia, kalka Belarusa. No troszeczkę pewne takie różnice istnieją. Ma inne błotniki, inny dach, inne klosze, no troszeczkę jest inaczej wyprofilowany, to znaczy no wygląd zewnętrzny, ta zewnętrzna aparycja faktycznie się prezentuje inaczej, ale no jednak pewne takie podobieństwo jest dostrzegalne, a jak się wejdzie do środka, to już w ogóle, przecież to jest kokpit klasycznego Belarusa, MTZ-a, Białoruski, więc o co tutaj chodzi, jaki Bolgar? No właśnie, ciężko jest u nas z jakimikolwiek informacjami dotyczącymi tego ciągnika. Wyszukałem tylko, że takie były i faktycznie no taka marka istnieje. Natomiast gdzieś tam na jednej stronie udało mi się znaleźć taki opis, że Bolgary to były bułgarskie traktory, które były tak teoretycznie podobnie jak Leda w kraju polskim, prawda? Ja wam mówiłem, że Leda była taką marką, która tak naprawdę polegała na markach zagranicznych, to znaczy... No czekajcie, podjedziemy sobie pod tą marchew, żeby to... Zobaczymy, czy to w ogóle kopię, bo nie testowałem tego na marchwi, więc no sprawdzimy, czy ten mod działa, nie? Jeżeli działa, no to naprawdę fajna robota tutaj prawdopodobnie będzie przez nas uskuteczniana. Teraz zobaczymy. Też na jakim biegu? Myślę dolna skrzynia i może jakiś taki w miarę wysoki bieg, zobaczymy jak to sobie z tym poradzi. No, ciągnik wygląda całkiem rasowo, powiedzielibyśmy. Myślę, że taki całkiem przyjemny dla oka kształt. A całkiem spoko, nie? Myślę fajnie, myślę naprawdę fajnie. No i zobaczmy, co to z tą marchią będzie. O, coś się kopie, czyli jednak wychodziłoby na to, ale to zdecydowanie złe przełożenie jest. Musimy niższy bieg, jeszcze niższy. No taki, to będzie myślę w miarę, czyli podobnie jak z kartoszkami, podobnie jak z zimniokiem, podobnie i tutaj teraz z marchią będziemy tą produkcję uskuteczniać. Myślę, kurde, ta marchew nawet taka ciekawa, mógłbym w kolejnym sezonie alternatywnie zrobić, bo na pewno bym chciał tego buraka cukrowego, dlatego że chcę przetestować na waszych oczach Neptuna, z którego również sam nigdy nie korzystałem, ale poza tym... Wow, to nawet szeroko kopię. Czekaj. Może by się... Chociaż dobra, nie będę kombinował, bo widzę, że tam troszeczkę dwóch rajek wykopałem, troszeczkę jednej, tak na dwoje babka wróżyła. Bardzo szybko zapełnia się pojemnik, szybciej niż w przypadku zimnioka. To mi się rzuca w oczy. Nie wiem, co tu zrobić z tą końcówką pola. Na razie to po prostu zakręcę w taki sposób bardzo po hamowatości, no ale tutaj jest ta kukuryna i nie bardzo jest co z tym zrobić na razie. W każdym razie, powiem szczerze, że na razie ludziska, no chyba jednak zmienię plany. To znaczy planowałbym zrobić sobie przerwę na jeden sezon, być może od tego ziemniaka, chociaż on jest bardzo fajny, i w kolejnym sezonie zrobić buraka cukrowego i marchew jako te dominujące uprawy. No a teraz widzę, że już mi się zapełnił kombajn, więc no marchew sypie dużo lepiej, wydało się. Chociaż to też może nie jest kwestia tego, że ona sypie dużo lepiej, tylko być może tego, że jakoś tak się to kopało bardzo dziwnie, to znaczy te dwie rajki w pewnym momencie były tak jakby kopane z tego, co widzieliście. Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Zaraz zobaczymy przy kolejnych przejazdach, jak to w ogóle wygląda, nie? Ale tekstura marchwi, no... Fajna w opór. Rzeczywiście, coś się tutaj dzieje, coś fajnego i to mi się strasznie podoba. Teraz tak, podjechalibyśmy tak w miarę przyzwoicie. Myślę w taki, a nie inny sposób. No właśnie.
4 tony porobione, no spodziewałem się. Ciekaw jestem, ile tej marchwi w ogóle sypnie, bo tak naprawdę całkiem nieźle sypie do tej pory. Chociaż to dwie rajki tutaj faktycznie było kopane, ale już 4 tony. Fiu, fiu, fiu! Zasniewał opór, tak wygląda tekstura marchwi. Też bardzo fajnie. Co prawda nie jest trójwymiarowa, no ale to wiadomo, to jest farming. No ale wygląda naprawdę prima sort. Podoba mi się. A wy piszcie, czy wam się podoba, bo jestem niezmiernie ciekaw, ten bolgar. Ten zakup, czy też być może uważacie, że znowu odgrzewany kotlet, znowu to samo kupiłeś, grzechu, po co to taki MTZ? Czy to znowu MTZ jest, na Boga? Znowu ten sam ciągnik. Jestem ciekaw, jak zareagujecie. Ja przede wszystkim, tak samo jak z LEDą, byłem łasy na to, żeby właśnie kupić jakąś maszynę, o której być może statystyczny Polak w ogóle nie słyszał, w ogóle nie widział i jej nie zna. A też jest czymś ciekawym. Chciałem wam pokazać coś takiego nietypowego na tej serii. Myślę, że udało mi się takiego pluska wyciągnąć, bo naprawdę jest to coś ciekawego. Natomiast abstrahując od tego, miałem mówić, co to w ogóle jest. No właśnie. No to teraz powiedzmy 2-3 zdania odnośnie klasycznego bolgara. Może zrobimy sobie przejazd znowu z kamerą od środka. Aha, w środku mam krzak. No to naprawdę ładny krzak. Czekajcie. Obniż, włącz. No i zobaczymy, jak to będzie. No i jak to mówiłem, czym ten bolgar jest? Bolgar to jest marka ciągników bułgarskich, które były tak samo jak LEDa w Polsce kreacją tej koncepcji, że wykupujemy jakieś projekty innych marek. W przypadku LEDy na przykład był to Wladimirec, był to LTZ, czyli marki typowo radzieckie. Następnie troszeczkę je zmieniamy, troszeczkę zmieniamy te konstrukcje, dodajemy coś od siebie i w tym momencie wypuszczamy to pod własną marką. Nie inaczej było właśnie z bolgarem. To znaczy, bolgar 82, którego tutaj widzicie, jest tak naprawdę dokładną kopią Belarusa 82. T-82, tylko że no z pewnymi zmianami, z pewnymi modyfikacjami, które zostały wprowadzone bezpośrednio już w samej Bułgarii. O co tutaj chodzi? No głównie właśnie zewnętrzna aparycja. Części środkowe były raczej zapożyczone z MTZ-a. Natomiast to, co się zmieniło, to właśnie te zewnętrzne bebechy, to znaczy kształt dachu, kształt karoserii, kształt świateł, kształt tego wszystkiego. No i takie nam powstała taka jakby hybryda, troszeczkę jak na pograniczu MTZ-a z jakimś innym ciągnikiem, prawda? I tak to właśnie wygląda. Osiągi ma to dokładnie takie same jak nie mogę się wygadać, jak MTZ, no bo to sobie jest taki MTZ, tylko że z innego kraju, nie? Więc nie bez powodu wygląda bardzo podobnie, ale nie identycznie, no jednak się to różni, prawda? No już wytłumaczyłem, skąd taka, a nie inna tendencja. Nawet ładnie się tu zawróciliśmy, chociaż teraz przy kolejnych przejazdach będzie wielki problem z tą marchwią, bo no będę miał już problem z tymi nawrotami. To ogólnie nie jest zły pomysł, żeby tutaj obsiewać, no ale no przy tych nawrotach potem człowiek, no dobrze by było więcej przestrzeni mieć, no ale to nie jest koncept życzeń, prawda, no ciężko czasem z tą przestrzenią, ale naprawdę jestem bardzo podłechtany, jakoś tak podekscytowany tym, że nowy ciągnik się pojawił i ciekaw jestem, jak zareagujecie. I też taka kolorystyka trochę nietypowa. Bym powiedział, tak sobie pomyślałem, tak na zielono fajnie by to było ogarnąć. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Przez jakiś czas w każdym razie będziemy się taką maszynką mogli cieszyć. Tu mi zabrakło już potencjału, więc tego już nie zebrałem, ale teraz to sobie dobiorę. Bardzo nierówne te przejazdy. Przy pierwszym przejeździe wziąłem dwa rządki w pewnym miejscu i dlatego tak podskoczyłem z tymi zbiorami. Przy drugim przejeździe, z tego co widzicie, nieco ponad 80%. A wtedy tak naprawdę zbiornik się zapełnił w 100% i nawet, no ten kamień też nie ułatwia, i nawet nie było możliwości wyzbierania do końca, nie? Dobra, słuchajcie, ale trochę tego będzie. A mnie zniknęła przy kombajnie taśma, coś się zbagowało, więc trochę z dupy, nie wiem czym to jest spowodowane. O Boże, dlaczego zawsze problemy, no? No dobra, przymknijmy na to oko, że tej taśmy nie ma, nieważne. Mam nadzieję, że to nie psuje wam radości z gameplayu tak mocno, że tej taśmy nie ma. Wyobraźmy ją sobie, zwizualizujmy mocą naszych umysłów, że ona tam jest, ona tam siedzi, tylko się kryje. No dobra, jedziemy na kolejny przejazd. Słuchajcie, marchew sypie dużo lepiej od ziemniaka, to już się wydało. To już do tej pory zauważyłem, no bo na litość boską, no... Ja już mam coś w okolicach 7 ton marchwi. A tak naprawdę wiele to ja nie przejechałem, nie?
Więc trochę taki przerażony jestem. Okazuje się, że to jest bardzo, bardzo taka sypiąca roślina. W realnym świecie chyba tak nie jest. To znaczy, wydaje mi się, że w realnym świecie to mimo wszystko no dużo lepiej sypie ziemniak. No powiem sobie szczerze, ten ziemniak to taki jest potężny, nie? Marchewka taka wielka nie jest. No ale marchew też weźmy to pod uwagę, że to jest nie tylko sama bulwa, w sensie to co siedzi w ziemi, ale też przy okazji w marchwi sprzedajemy nać, prawda? Kurna nać! No właśnie, nać sprzedajemy, to jest nieuniknione, więc marchew myślę, że może być o wiele bardziej dochodowa od ziemniaka. W każdym razie, ględząc dalej o ciekawostkach. Ostatnio wam opowiadałem o rolnictwie polskim i o tym, że no nie wygląda ono za szczególnie, jeżeli chodzi o swoją efektywność, funkcjonalność, dochodowość, czy po prostu rozwój. Słabo się to prezentuje z perspektywy danych pisanych. I teraz wyjaśnijmy sobie, dlaczego tak jest. Po części oczywiście ze względu na to, że mamy zbyt małe pola, zbyt małych gospodarzy rolnych, którzy nie są w stanie się rozwijać. Jest to prawda. Po części za sprawą naszej historii, która, tak jak wielokrotnie mówiłem, była burzliwa i również odcisnęła swoje piętno. Teoretycznie mogłoby się wydawać, że wszystkie kraje Europy tak samo tą historię odczuły, prawda? Bo II wojna światowa czy I wojna światowa nie została przewalona przez wszystkie kraje europejskie, w każdym razie przez ich większość, ale to w ogóle nie jest prawda. To tylko z pozoru nam się tak może wydawać. Dlatego, że oceniając to organoleptycznie, no to zobaczmy. Anglia nie wpuściła w ogóle Niemców na swoje terytorium, więc tak naprawdę Anglia nie została zniszczona w taki sposób, jakby mogło się nam wydawać. Francja stosunkowo szybko się poddała, więc u nich nie zniszczono miast. Ten kraj nie był tak wyniszczony jak Polska. Oni to szybko dosyć skapitulowali, więc skoro szybko dosyć skapitulowali, to ich ta wojna, można powiedzieć, w znacznej mierze ominęła. Nawet jeżeli chodzi o I wojnę światową, to ich ominęła, dlatego że teoretycznie skupiła się głównie na Francuzach, ale w praktyce nie przeszła przez terytoria francuskie. To nie było tak jak z II wojną światową, że przeleciała przez całe terytoria, wszystko odczuło. Tylko w czasach I wojny światowej tam był spójny front, który się trzymał konkretnych rewirów. No i tyle w temacie, nie? Więc gospodarka odczuła, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o infrastrukturę, to już nie bardzo. Czemu to się nie zbiera? Czy to jest podniesione? Nic nie widzę. Nie, no nie jest podniesione. Dobra, muszę wyzbierać ten taki skrajek tutaj, bo jeżeli tego teraz nie zrobię, to już potem tego w ogóle nie zrobię. Więc trzeba to będzie wyzbierać. Niestety, niestety. Spróbujemy. Dobra. Dobra. Jeszcze cofaj. Kurde, tam jest drzewo. O ja pierdzielę, no. Cofaj! No dobra. Nieważne. Może to się uda jakoś tam dozbierać. Ja już nie mówię co do marchewki, ale chociaż tak większość z tego co tutaj jest, nie? Fajnie by było. Fajnie to też wygląda. Ten ciągnik tak się kolorystycznie fajnie z tą marchwią skupia. Patrzcie jak kopci, no to jest takie stare gunwo. To powiedzmy sobie szczerze, ten ciągnik najlepsze czasy ma za sobą. To znaczy jest to traktor mocno wyeksploatowany, też taki po PGR-owski, więc kopci smolnie z tego co widzicie, ale swoją moc ma, więc myślę, że też swoją robotę może wykonać na gospie i to jest najważniejsze dla mnie. Więc tak naprawdę Francja tak mocno tego nie odczuła. Front I wojny światowej był tam stateczny, on stał w miejscu, był zahamowany. To dopiero u nas na wschodzie on wędrował i przesunął się po wszystkich miastach, pozostawiając za sobą same gruzy. Podobnie było z II wojną światową. Francuzi tak tego nie odczuli, u nich miasta nie zostały obrócone w gruzy. Nasze zostały, praktycznie wszystkie. My zostaliśmy zmiecieni z powierzchni ziemi, jak po eksplozji jądrowej. No i trzeba przyznać, że ogólnie Polska no najmocniej odczuła wszystkie konflikty. Dlaczego? No wynika to bezpośrednio z naszej kultury, z naszej tradycji, z naszej zapalczywości, z naszej waleczności. Myśmy się bili o każdą pięć ziemi, o każdy centymetr kwadratowy, efektem czego po prostu każdy centymetr kwadratowy naszego kraju tą wojnę odczuł i został no niejako właśnie zmuchnięty z powierzchni ziemi. Niestety, niestety. Dobra, czekaj, to podnieś, to obniż. Wow, jestem pod wrażeniem z tą marchwią, naprawdę. To jest niesłychane, to co się tutaj dzieje. To jest po prostu nie do uwierzenia. To jest niesłychane, ja już mam pełne przyczepy.
To jest po prostu nie do uwierzenia. Już mam, już na tym etapie tego pola, jakie to jest małe poletko w ogóle, już na tym etapie tego pola mam więcej marchwi, znaczy no dobra, no nie więcej, ale no bardzo dużo marchwi, praktycznie no więcej nieomal niż wykopałem przy większości tego pola kartoflanego, więc no grubo. Naprawdę grubo. No i teraz co z tym zrobić? Ja nie mam tego gdzie pryzmować. To jest ten problem, że będę musiał sprzedać tą marchew. Ja już to wiedziałem wcześniej, że to tak będzie głównie dla was do pooglądania, bo ja nie mam gdzie przechowywać marchwi, więc efekt będzie taki, że troszeczkę będę musiał się jej pozbyć wtedy, jak nie ma dobrych cen, niestety. Dlatego też od razu jedziemy na skup. Czasami rolnicy też tak robią, że od razu po plonach, po żniwach sprzedają jakieś uprawy. Nie wszystko są władni jakoś magazynować, nie do wszystkiego te magazyny w ogóle mają. Ile stracę na tym? No, trochę stracę, ale nie aż tak potwornie dużo, bo z tego co widzicie na Elrengracie mam 255, a za 300 to jest maksymalna cena, więc myślę, że w miarę nieźle. Dobra, wyłączymy sobie Bolgara. No i zasiadamy za sterami Zetora. No niestety ciągnikiem trzeba będzie pojechać. Tak naprawdę, tak myślę, może nie głupio to było ładować na ciężarówkę, no ale już tak trochę za późno, nie? Już to zrobiłem z traktorem, to muszę jechać traktorem. A to trochę potrwa, bo kawał drogi mam do Elrengrad. To znaczy, no wiecie, to jest stacja kolejowa, więc pół mapy muszę przejechać. No ale to się przejedziemy w takim razie ciągnikiem, też będzie fajnie. Więc zobaczmy tą marchew. No, nie wiem na ile to będzie opłacalne, Krzychu, ale naprawdę jeżeli chodzi o sypanie, no to jest po prostu prima sort. Aż mi zdycha Zetor, słuchajcie, no. Muszę zrobić redukcję, bo nie daję rady. No, zacnie. Ale to klimatycznie wygląda, no nie mogę, nie? No pięknie, taka marchewa, super, rewelacja. Tak, zdecydowanie w następnym sezonie też będę miał marchew. Bardzo fajna uprawa. No, ale ględząc dalej. Więc to nam dołożyło, prawda? Potem jeszcze komunizm. Komunizm też nam bardzo mocno dołożył, dlatego że teoretycznie starał się nas rozwijać, ale u nas nie było planu Marshalla, nie było takiego dofinansowania z zewnątrz, a do tego... Pamiętajmy, że komunizm zwalczał rozwój gospodarczy. Ja wiem, że to co mówię może wam się wydawać dziwne. Powiedzielibyście, że było zupełnie inaczej. Przecież komunizm predefiniował rozwój gospodarczy. On go wspierał. Były te wielkie inwestycje. Były blokowiska z wielkiej płyty. 1000 szkół na 1000 lat kraju polskiego. Były potężne fabryki. Była Huta Katowice. Była elektrownia Bełchatów i kopalnia bełchatowska. Koksownia Przyjaźń. I tak dalej, i tak dalej. Stocznie się budowały. No tak, to wszystko było, tylko że to był przemysł wielkiej skali, przemysł ciężki, ale jeżeli chodzi o rolnictwo, no to tutaj sytuacja miała się znacznie, znacznie gorzej. Za sprawą tego solidnego faktu, że u nas rolnictwo było wspierane tylko jeżeli chodziło o gospodarstwa rolne państwowe, to znaczy tak zwane PGR-y, to do nich szły kontrakty, najważniejsze kontrakty, to do nich sprzedawane były maszyny rolnicze, to spółdzielnie rolne miały lepsze predefiniowanie państwowe. One mogły sprzedawać u nas produkty spożywcze po lepszych cenach skupowych, niżli ceny dla zwykłego, przeciętnego zjadacza chleba. To wszystko w pierwszej kolejności, patrzcie, znowu mi zdycha, to wszystko w pierwszej kolejności szło właśnie w te kierunki, czyli do tego państwowego producenta. Natomiast jeżeli chodzi o zwykłego, przeciętnego rolnika, takiego z pana Stefana z Koziej Wólki, co to miał kilka ciągniczków i uprawiał załóżmy 10-15 hektarów, tacy ludzie mieli potwornie pod górkę w okresie PRL-u, dlatego że okres PRL-u ich nie predefiniował, okres PRL-u ich nie premiował. Co to oznacza? Utrudniano im, zaniżano ceny w skupach. Były trudności, jeżeli chodzi o dostęp do części zamiennych, do ciągników, do maszyn. Były problemy, żeby w ogóle zdobyć maszynę, bo tak jak mówiłem, to był okres niedoboru, więc wszystkiego brakowało, a na dobrą sprawę w pierwszej kolejności zawsze te maszyny szły do tego masowego producenta, czyli do PGR-ów, tak? Czyli PGR to był ten system, o którym wam mówiłem, że PGR tak naprawdę bardzo szybko eksploatował swoje maszyny, to było piekielnie nieefektywne i potem... Po kilku latach taki ciągnik, który obiektywnie twierdząc był w miarę nowy, no może tam był zajechany mocno silnik przez to, że chłopi, prości, robotnicy nie potrafili posługiwać się tymi maszynami, więc zajeżdżali je, więc efekt był taki, że no w PGR-ze niedobrze to wyglądało z perspektywy silnika, jakichś tam podzespołów, ale wystarczyło te podzespoły wymienić i ten ciągnik dalej mógł jechać, swoją robotę wykonywać. Jego już nie naprawiano, jego się pozbywano, jego wyrzucano, albo najczęściej po prostu rdzewiał na przypiegierowskich zabudowaniach, tak? Podczas gdy jednocześnie w tym samym kraju prosty rolnik, prosty zjadacz chleba dałby się zabić za taką maszynę.
Bizon w PGR-ze potrafił wychodzić z użycia po kilku latach, podczas gdy prosty rolnik dałby za niego fortunę, bo dla niego to był cały czas użyteczny kombajn, którego trzeba było serwisować, naprawić i on mógł dalej jechać, swoją robotę wykonać, nie? Więc to było straszne, ale PGR-y bardzo często w ogóle nie sprzedawały swoich maszyn, które były zajeżdżone, tylko właśnie zostawiały je dla siebie po to, żeby rdzewiały, żeby niszczały na polu, na jakichś tam zabudowaniach, na łące. No i to był system debila, bo tak naprawdę rolnik nie miał, rolnikowi tego nie daliśmy, nie odsprzedaliśmy tego, a z drugiej strony PGR z tego też nie miał żadnego użytku, prawda? Więc... no tak to wyglądało. A dlaczego tak to wyglądało? Z tego prostego powodu, że komunizm wspierał tylko możliwość dorobienia się, możliwość rozbudowy majątku, możliwość rozbudowy gospodarki i rozbudowy przedsiębiorstw, producentów, jeżeli ty budowałeś dla ogółu. Jeżeli ty zgodnie z zasadą komunistyczną budowałeś dla szerokiego ogółu, dla wszystkich, dla każdego i nikogo, prawda, społem, czyli komunistycznie, zgodnie z ideą marksistowską, no to w tym momencie tak. Ale jeżeli ty chciałeś coś urobić dla siebie, żeby dla siebie rozwinąć gospodarstwo, żeby sobie kupić lepszą maszynę, żeby sobie zwiększyć uprawy, to w tym momencie to już się partii komunistycznej nie podobało, bo czemu ty masz dla siebie pracować? To trzeba dla ogółu. No, dla wszystkich, prawda? Tak na tym się opierał komunizm, więc to również bardzo, bardzo mocno nam uderzyło w gospodarkę rolną, z uwagi na to, że no, ci rolnicy nie byli za specjalnie dobrze traktowani przez państwo, umówmy się. Inna kwestia, że również jeżeli chodzi o to, dlaczego u nas ta gospodarka rolna tak słabo stoi, to jest nieumiejętność kreacji gospodarki przez polski rząd. Tutaj troszeczkę będę do tego rządu bił, ale to dlatego, że naprawdę nasi politycy nie mają bladego pojęcia, jak gospodarka krajowa powinna wyglądać. U nas cały czas traktują nas politycy, nasi właśnie politycy, nasz własny Sejm, rząd, parlament, jakbyśmy byli kolonią. Jakbyśmy byli pod jakimś zarządem opresyjnych władz z zewnątrz. Jakbyśmy byli po prostu jakimś krajem podległym. Dlaczego? Dlatego, że my cały czas w dzisiejszym świecie, w dzisiejszym kraju polskim, zamiast wspierać polskiego przedsiębiorcę, polskiego producenta, polskiego rolnika, polskiego przemysłowca, polskie marki w kraju i za granicą, nasz rząd cały czas wspiera marki zagraniczne. Nasz rząd cały czas ściąga kapitał zagraniczny do naszego kraju i cały czas się tym jeszcze w dodatku chełpi, żeby jeszcze był chociaż, nie wiem, jakiś powiedzmy zawstydzony tym faktem, że no nie wyszło nam, nie zrobiliśmy tej gospodarki tak, jak ona powinna wyglądać, więc no niestety to wygląda w ten sposób, że doceniamy tylko zagraniczne marki i tylko one się mogą rozwijać naszym kosztem. Nie, nasi politycy uważają, że to jest powód do dumy. Że myśmy ściągnęli Merła Merlin do siebie, myśmy ściągnęli Auchan, myśmy ściągnęli Real, myśmy ściągnęli jakichś tam producentów, nie wiem, innych maszyn, myśmy ściągnęli jakieś tam produkcje podzespołów do Tesli, myśmy ściągnęli to tamto, siamto, sramto, owamto. Fabryki Opla niemieckie. Mamy masę stref aktywności gospodarczych nastawionych na zachodniego producenta. Nie na naszego krajowego. Nasz rząd również nie predefiniuje, nie premiuje naszych krajowych producentów, bo jeżeli są przetargi na pociągi, jeżeli są przetargi, czekajcie, nie to chciałem, ja chciałem IFE, jeżeli są przetargi na pociągi, jeżeli są przetargi na autobusy, jeżeli są przetargi na budowę elektrowni, my wcale nie skupiamy się na polskich przedsiębiorstwach, na tym, żeby to Polak dla nas wybudował elektrownię, żeby to Polak, no z elektrownią może trochę słaby przykład, ale po części też, żeby to Polak na przykład budował nawet te głupie czołgi, prawda? My nie kreujemy swojego czołgu podstawowego, ściągamy czołgi z Korei Południowej. I tak na każdym kroku. My nie produkujemy lodówek, ściągamy producenta z zagranicy, żeby on dla nas stworzył lodówkę, tylko że producenci zagraniczni nas drenują. Oni produkują u nas, a potem zyski od tego odprowadzają u siebie płacą podatki, więc efekt jest taki, że Polska z tego nic nie ma. To jest tak naprawdę bierny zysk. To jakiś tam zysk jest, no bo też ten producent u nas tworzy miejsca pracy, u nas tworzy jakąś tam wartość dodaną, ale no wydaje u siebie.
Więc nigdy nie będzie tak opłacalne dla polskiej gospodarki opieranie się o zachodnie marki, jak po prostu o swoje własne. Dobra, rozepnę się z tą przyczepą. Rozepnę się również z tą przyczepą. I ludziska podepniemy to do ciężarówki. Ciężarówką szybciej obrócę po prostu, o to chodzi. Tylko i wyłącznie o to. Ale ta Ifa jest ładna. God damn it, naprawdę zacny. Zacny trak. No, wygląda ładnie. To im akurat Niemcom wyszło. Jeżeli chodzi o design tego traka, to im naprawdę wyszedł. Dobra. Jedziemy. Nawrócimy się po tej łące. To jest ciężarówka z napędem 4x4. Wielkie koła ma, terenowe, damy radę. W sumie taka łąka, las, nie wiadomo co. Teraz zakręcamy tutaj. No i pytanie, czy ten kombajn będzie w stanie mi narzucić tak wysoko. Nie wiem tego, zaraz zobaczymy. Na pewno bym musiał w drugą stronę, bo tutaj płachta się na lewo otwiera, więc również podwaja tą wysokość. W każdym razie ją zwiększa. Więc ludziska pojedziemy tędy i tu zakręcimy. O, w taki sposób. Tak to wyjdzie. Chyba narzuci, da rady. Anka sypie dosyć wysoko. Daje mi się na lajcie. Dobra. Tak by to było. Ciężarówkę zgasimy. Będziemy oszczędzać ropę. No i Bolgar. No ale tej marchwi to naprawdę ludziska. No myślę, że trochę na tym zarobię. Trochę więcej niż myślałem. To jest całkiem fajna roślinka. Sorry, że się tak cały czas tym podniecam, ale naprawdę się cieszę. Po prostu, to jest czysta ludzka, nieposkromiona radość. Z tego powodu, że dobre plony mam. Zacnie fajnie. Dobra. I znowu pojedziemy z kamerą od środka. Mam nadzieję, że dla was to nie jest wielki problem, ale powiem szczerze, że tak mi jest po prostu lepiej. Lepiej mi jest marchew zbierać Anką z kamerą właśnie od środka. No więc tutaj no widać, że coś jest nie tak z polskim rządem i my to cały czas robimy. To nie jest kwestia tego, że tak robiliśmy kiedyś. My to robimy cały czas. Nasz rząd cały czas głównie premiuje zagranicznego producenta. Ja nawet o tym pisałem moją pracę licencjacką na studiach, to znaczy moja praca magisterska, mogę już trochę przekłamać, tam nie słowo w słowo, ale moja praca magisterska dotyczyła rewitalizacji obszarów poprzemysłowych i to była praca zatytułowana plus minus mniej więcej wpływ rewitalizacji obszarów poprzemysłowych na rozwój miast. Natomiast praca licencjacka u mnie, no bo w końcu jestem urbanistą, brzmiała wpływ stref aktywności gospodarczych na rozwój miast. No i ludziska, ja tak naprawdę dowiodłem w tej pracy, to był potężny 150-stronicowy dokument, gdzie dowiodłem w mojej pracy licencjackiej na studiach, że nasz rząd po prostu okrada Polaków, że nasz rząd niszczy naszą gospodarkę krajową, bo dowiodłem, i to nie były jakieś tam moje przewidywania, czy jakieś tam luźne opisywania, że tak sobie wymyśliłem, to tak będzie, tylko dowiodłem na twardych danych pisanych, bo jako że pisałem pracę licencjacką, to miałem dostęp do takich danych, mogłem kooperować z urzędami miast, więc miałem twarde dane finansowe dotyczące podatków, dotyczące właśnie nastawienia markowego i tak dalej, realnych kosztów, które przewidywały dane samorządy terytorialne z tego, że ściągną jakiegoś tam producenta, załóżmy, nie wiem, układów hamulcowych albo szyb do Polski. I na twardych danych pisanych, na twardych analizach tychże danych pisanych dowiodłem, że Polska z tego ma tak naprawdę niewielkie profity. My tworzymy strefy aktywności gospodarczych, które są otwarte głównie właśnie, żeby one jeszcze były z głównym nastawieniem na naszego krajowego producenta, ale nie. Wręcz przeciwnie. Nasze strefy aktywności gospodarczej bardzo często nie oferują polskim producentom, którzy chcieliby założyć jakąś filię, swoją siedzibę, jakąś fabrykę na naszych terenach, nie oferują takich warunków, jak temu samemu producentowi, który tworzy dokładnie te same dobra, tylko że ma zagraniczną markę. To jest dopiero paradoks, nie? I dowiodłem w mojej pracy licencjackiej, że zachodnie marki nas w ten sposób drenują.
To znaczy wykorzystują preferencje podatkowe, które im oferujemy. Na przykład, no nie wiem, jakieś miasto w stylu Katowic, czy Chorzowa, czy załóżmy Tychów tworzy specjalną strefę aktywności gospodarczej, ściąga zachodniego kapitalistę, załóżmy producenta hamulców, czy Opla, czy czegoś innego, żeby u nas produkował, dając mu preferencyjne traktowanie podatkowe, licząc na to, że w momencie, kiedy on to wykorzysta, już rozbuduje tą fabrykę, no to wydrenuje teoretycznie Polskę, ale za to stworzymy nowe miejsca pracy i on już u nas zostanie. Tylko, że tak nie jest. On w momencie, kiedy kończą się preferencje podatkowe z naszego kraju, po prostu składa zapytanie do Urzędu Miasta, czy one zostaną przedłużone, czy nie. Bo jeżeli nie zostaną przedłużone, to na razie. Sayonara, bratku. No i w tym momencie niszczymy sami naszą gospodarkę, bo nie dość, że nie dajemy pracy Polakom, która jest zapewniona przez Polaków, nie dość, że nie polegamy na naszych własnych zasobach, nie dość, że wyprowadzamy kapitał za granicę, też w dodatku nawet nie mamy specjalnego dochodu z podatków, jeżeli chodzi o tym podobne zakłady, prawda? I to się tyczy zarówno handlu wielkopowierzchniowego, znaczy handel wielkopowierzchniowy może trochę mniej, bo jeżeli ktoś ma jakieś tam korporacje w stylu Auchan w Polsce, no to się nie wycofa w momencie, kiedy miasto zrezygnuje z preferencji podatkowych, ale jeżeli ma fabrykę, to bardzo często tak jest, że oni po prostu w momencie z następnego dnia, kiedy kończą się preferencje podatkowe, kończy się preferencyjne traktowanie, to po prostu zawijają się, pakują co ważniejsze maszyny na... O, zapomniałem o tej rurze, no. Pakują co ważniejsze maszyny na ciężarówki, na kolej, rozbierają na statki i se płyną dalej, na przykład do Chińskiej Republiki Ludowej albo na Ukrainę. Mają w dupie, nie? Wydrenowałem, wycisnąłem ile się dało, teraz jadę w swoją stronę. Tak to wygląda. To jest głupota. No ale niestety ta głupota cały czas jest przedsiębrana przez polską stronę. I o tym między innymi, bo to również ma wpływ wbrew pozorom na polskiego rolnika. Zaraz powiem dlaczego. Pięknie marchewa się sypie szerokim strumieniem. Boże kochany, takie małe pole, a tyle marchwi. To jest niesłychane, nie? Oj, w następnym sezonie to marchwią jakoś dosram mocniej. To naprawdę tej marchwi to będzie tyle, że ja ci tu dam. Ja wam go dam. Marchew jest spoko. Tylko teraz tak, jakby to tutaj ogarnąć, bo bardzo te przejazdy takie niemrawe mi tu wyszły. Trzeba to jakoś ogarnąć z tymi przejazdami. No dobra, spróbujemy. Muszę to wyzbierać, tutaj tak szerzej się rozjechało. Damy radę, myślę. Jestem dobrej myśli w każdym razie. Chyba nie zbiera. No właśnie, nie zbiera evidemment. Czekaj. V jest B. No i teraz zobaczymy. No już tam tej marchwi wiele nie będzie, ale to nie zmienia faktu, że z tego małego pola, które jest o połowę mniejsze od tego pola, na którym miałem kartofla, tak naprawdę zebrałem tyle samo marchwi, nie? Więc to jest naprawdę jakieś dzikie. A to jest podobny grunt, to wcale nie jest jakaś lepsza czy gorsza ziemia. Ona jest dokładnie taka sama jak tam, gdzie uprawiałem ziemniaka. To jest dokładnie ten sam areał. Ta sama klasa ziemi, więc no grubowopór, nie? Naprawdę jestem marchwią zakuśnięty totalnie. W każdym razie ględząc dalej. No i ludziska, to po części jest również kwestia, bo teraz będę to ekstrapolował na grunt i przykład samego rolnika polskiego. Tutaj widzę też jest trochę niewyzbierane, więc tam zaraz podjadę. Mianowicie o tym też po części opowiadał Zbigniew Dylewski, którego wykłady także mi podsyłaliście na YouTubie. Tak, ja te wykłady już widziałem. Co prawda, jeżeli chodzi o Dylewskiego, nie do końca mu zawierzam, dlatego że dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki Unii Europejskiej i krajów członkowskich, które on przytacza, które on podaje na swoich materiałach, ja je sprawdzałem i one mają się, moim subiektywnym zdaniem, nijak do rzeczywistości. To znaczy, nie wiem skąd on te dane wziął, ale obraz rzeczywistości nie jest aż tak drastyczny, jak on podaje. No te dane... no nie są prawidłowe. W każdym razie nie zmienia to faktu, że ogólnie tendencje facet zauważa jak najbardziej słuszne. To znaczy ten fakt, że polska gospodarka rolna jest niszczona głównie tym, iż nie kreujemy własnych marek. I o co tutaj chodzi? Chodzi o eksport. Polska eksportuje niczym kraj trzeciego świata głównie dobra nieprzetworzone, dobra proste. Gdybyśmy polską gospodarkę odnieśli na przykład do takiej gospodarki niemieckiej, francuskiej, schowałem to, nie schowałem cały czas, do takiej gospodarki niemieckiej, francuskiej, holenderskiej, czy jeszcze jakiejś innej z zachodu, brytyjskiej, bardzo szybko się zorientujemy, że to do siebie nie przystaje, że to wygląda zupełnie inaczej.
Dlaczego? Dlatego, że Polska, jeżeli chodzi o rolę, eksportuje pszenicę, eksportuje marchew, eksportuje ziemniaka, eksportuje buraka, eksportuje dobra proste, które są w ogóle nieprzetwarzane przez nas. Tak jak kraj trzeciego świata, jak jakaś Uganda, prawda? Uganda nie produkuje komputerów. Uganda produkuje, załóżmy, soję. I tym handluje, prawda? My jesteśmy taką Ugandą, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. Niestety, mówię to z bólem serca, ale to jest prawda. No i ludziska, tu jeszcze taki pasek jest. Teoretycznie mi tekstura tego nie pokazuje, ale patrzę na mapę i tak jakby tu jeszcze było coś do wyzbierania. Dziwne. No ale nie widzę, żeby ciągnik cokolwiek zbierał, więc zawracamy, jedziemy stąd, no trudno. Tak czy inaczej, na zachodzie jest zupełnie inaczej. Na zachodzie eksportuje się już dobra, produkty końcowe, produkty złożone. Eksportuje się krakersy, wino, chipsy, czyli marki. Oni nie eksportują ziemniaka, na przykład tacy Niemcy nie eksportują ziemniaka, znaczy no zdarza się, że też, ale ogólnie nie eksportują ziemniaka, tylko już chipsy. Czyli u siebie to przetworzyli, mieli u siebie tego producenta, tego przetwórcę, który zostawił ten zysk z przetworzenia tego dobra u siebie, czyli no, na niemieckim lądzie, prawda? Dając kolejną pracę ich mieszkańcom, a w dodatku przede wszystkim odprowadzając podatki u nich, no i również odprowadzając zyski u nich, bo jeżeli to niemiecki przedsiębiorca ma zyski na niemieckim lądzie, to on potem na niemieckim lądzie te zyski przekuwa w kolejne inwestycje i przede wszystkim w życie, tak? No jeżeli Niemiec jest bogaty, to sobie Niemiec w Niemczech kupi, załóżmy, Rolls-Royce'a, tak? I w tym momencie, albo jakiegoś Mercedesa i w tym momencie kupi to w Niemczech, więc znowu ten kapitał zostanie w Niemczech, prawda? To tak samo jak myśmy sprzedali polskie huty korporacji hinduskiej ArcelorMittal. No wszystko pięknie, tylko że pomijając ten fakt, że Mittal ma huty w całym świecie, więc po tym jak przejął polskie huty, po prostu odczekał ten okres, który był zapisany w umowach, że nie wolno mu ich zamknąć przez określony czas, a teraz je wygasza. Bo jemu bardziej się opłaca teraz w hutach w Chińskiej Republice Ludowej produkować stal niż tych polskich. No i co mu zrobisz, nie? Nie mamy pańskiego płaszcza, co nam pan zrobi? No to jest taka mechanika. Ale abstrahując od tego, ArcelorMittal, jeżeli ma zysk, to ten zysk odprowadza do Indii. I potem to ArcelorMittal w Indiach kupi sobie coś, kupi sobie garnitur, kupi sobie willę, kupi sobie limuzynę i to w Indiach napędzi ich gospodarkę, nie naszą. Więc tak na to trzeba patrzeć. No i drugi problem polega na tym, że to właśnie przetwarzanie dóbr głównie daje dochody. Polscy politycy nie zdają sobie z tego cały czas sprawy, co jest w ogóle jakieś zatrważające, bo powinni, ale z jakiegoś powodu o tym cały czas nie wiedzą. Zobaczmy na gospodarkę ogólnoświatową. Jakie kraje mają największe PKB na ziemi? Wcale nie Chińska Republika Ludowa, gdzie produkuje się najwięcej półproduktów na kuli ziemskiej. Nie. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone mają największe PKB. Dlaczego? Dlatego, że oni mają marki. Oni nie mają fabryk, nie mają takiego zaplecza, nie mają być może takiej siły roboczej, ale mają marki i to wystarczy. Dlaczego? Dlatego, że to wygląda w sposób następujący. Chińczycy wycinają sobie las, żeby wybudować fabrykę. Chińczycy budują u siebie elektrownię, żeby zapewnić fabryce prąd. Chińczycy kopcą u siebie, smrodzą, zatruwają sobie atmosferę, żeby wyprodukować plastik i podzespoły do budowy czegoś, do produkcji, tak? U siebie kroją hałdy odpadów, zatrudniają rzesze pracowników na taśmach, u siebie, w mało wymagających, mało ambitnych, mało popychających gospodarkę do przodu zawodach. I kreują w pocie i znoju, kopcąc, smrodząc i drenując swoje własne zasoby naturalne, kreują produkty. Produkty bardzo często niezłożone, albo czasem nawet złożone, ale nie markowe. Bo marka jest zagraniczna. Bo marka, załóżmy takich butów produkowanych w Chinach, to nie jest jakiś tam, no nie wiem jakie oni mają w ogóle buty, jakie mają marki butów, no ale nieważne, to nie jest marka chińska, to jest na przykład Nike. To jest na przykład Nike, to jest na przykład Adidas. Więc efekt jest taki, że Chińczycy ponoszą 90% kosztów produkcji takich Adidasów, potem wywożą to do Stanów Zjednoczonych. Mieszkańcy w Stanach Zjednoczonych mają własną firmę, która jest już firmą wysokich technologii, która opracowuje właśnie
lepsze standardy jakichś tam technologii, która to firma zatrudnia już bardziej ambitnych pracowników biurowych. Czekajcie. Teraz tak, wysypiemy się z tego. No ciekaw jestem, ile przy tych średnich cenach dostanę za tą markę, naprawdę. Zaraz się przekonamy. Zaraz wszystko się okaże. Dałoby się więcej, ale to myślę, że i tak te ceny nie są jakieś potworne. Teoretycznie mógłbym zrobić jeszcze coś takiego, że będę składował marchew w silosie tutaj, a sprzedam dopiero jak będą lepsze ceny. Teoretycznie niektórzy rolnicy też tak robią, że potrafią jakieś przestrzenie magazynowe wypożyczać, wynajmować. No i od firmy jakiejś i potem właśnie w taki sposób mają, czekaj, zamów, gdzie jest pociąg? Niedaleko, ale on odjeżdża. Mam nadzieję, że zaraz się zatrzyma i zacznie wracać. Tak, zatrzymuje się. No i ludziska, no mógłbym coś takiego zrobić, ale to takie delikatne oszustwo. Może w przyszłości coś takiego będę robił, że właśnie poczekam, zawiążę gdzieś na jakiś skup do silosa, a potem sprzedam dopiero jak będą dobre ceny. Ale na razie chciałem się przekonać, ile na tej marchwi w ogóle zarobię przy tej obecnej cenie. Jestem bardzo ciekaw. On wraca, czyli będzie stamtąd jechał. No, natomiast ględząc dalej, więc Chińczycy w takim systemie ponoszą 90% kosztów energetycznych, kosztów zasobowych, kosztów surowcowych, kosztów środowiskowych, kosztów ludnościowych, czyli pracowniczych, natomiast potem mają zaledwie 1/5 zysków z wyprodukowania takiego dobra. Dlaczego? Dlatego, że potem wywiozą taką Nike do Stanów Zjednoczonych, do właściciela korporacji. On sobie tylko przylepi swój znaczek na tym bucie, który został nie przez niego wyprodukowany i już go będzie mógł w tym momencie, z tą sekundą, kiedy przykleił ten znaczek, sprzedać 5 razy drożej, niż zrobiłby to chiński producent. I to jest tak naprawdę siła gospodarcza XXI wieku, żeby kreować silne marki o zasięgu międzynarodowym, ogólnoświatowym. O to w tym wszystkim chodzi. Na tym polega ten biznes. Tutaj kręcą się potężne pieniądze. Dobra, czekaj, otwórz mnie ten pociąg. No i zaraz zobaczymy. No i co? Rozpocznij napełnianie. No, trochę tu tych roślin jest. 16 ton! Ja pierdaczę! Chyba więcej niż kartofla nawet mi się tego udało uzyskać, więc naprawdę jestem silny, jestem w szoku, nie? Ta marchew to jest po prostu Eldorado. Chociaż zobaczymy, ile zarobię. Może jakieś jedno wielkie gówno, więc to też jest możliwe, nie? Się zaraz okaże, czy w ogóle warto się tym podniecać. Jestem, no jestem bardzo podekscytowany w tym momencie. Banana mam od ucha do ucha, zobaczymy ile ja na tym zarobię. Znaczy, wielkie pieniądze to raczej nie będą, jak tam była cena 250, to tak naprawdę to nie jest jakaś zatrważająca stawka. Nawet sobie to porównam z zimniokiem, żeby nie mieć tutaj ząka zaraz. Zimniok ile jest za jedną tonę? Zimniok gorzej sypie, ale zimniok... O kurde. No to... To marchew jest bardziej opłacalna. Bo marchew sypie ponad dwa razy lepiej niż ziemniok, a nie jest dwa razy tańsza od ziemnioka, więc no... O, przez przypadek w ogóle kierownicą chciałem sterować pociągiem, brawo ja. Był rozjazd, był skręt i normalnie ruszyłem kierownicą, żeby skręcić. No to brawo. No, zaraz się okaże. 4000. No okej, okay, może to nie jest wielki kapitał, ale po pierwsze nie sprzedawałem marchwi przy najlepszej cenie, a po drugie, no to był bardzo niewielki areał. W kolejnym sezonie myślę, że wystartujemy ze znacznie potężniejszym areałem i wtedy zobaczymy też znacznie większy pieniądz, wiecie? Tak wam powiem, że tak właśnie będzie. A póki co, skoro mam te powiedzmy 15 tysięcy niecałe, ja za niedługo też będę miał kolejne zyski, dlatego że czeka mnie sprzedaż świń. Więc ludziska, zrobimy tak, że ja bym wydał te 10 tysięcy złotych na działkę obok skupu Sell Everything Container, dzięki czemu w kolejnym sezonie mógłbym tam zrobić pole marchwi i ludziska, tam właśnie tą marchew zrobimy. Tak mi się wydaje. Albo tam zrobię marchew, albo tego buraka cukrowego, ale na pewno coś. Tylko, że problem polega na tym, że muszę to pole w ogóle przygotować do użytku, bo na razie to ono jest totalnie, no, nieprzydatne z tej perspektywy, tam rośnie las, więc trzeba się będzie tym lasem zająć, nie? Ale to właśnie tym się teraz zajmijmy, no mamy czas, no to poróbmy, nie? Stwórzmy tam pole, bo tam tak naprawdę tego pola nie ma.
Ile mamy czasu antenowego? Oj, niestety niewiele, to za wiele dzisiaj nie zrobię. No ale ile zdążę, to zrobię, nie? Tak się umówmy, że ile zrobimy, to moje. No i też będzie dobrze. Dobra. Nawet nie będę odstawiał tego traka już bezpośrednio do mnie na gospę, bo szkoda, chociaż nie, z drugiej strony podjedziemy na gospę, bo będę musiał jeszcze tam ludziska odebrać samochód. Więc jedźmy. No więc na tym polega biznes, tak się kręci biznes XXI wieku. Im więcej masz marek, słynnych marek, tym większe masz dochody i markowość produktu potrafi zwiększyć próg twoich dochodów naście razy, 10 razy, albo nawet o kilkaset razy. Nawet kilka tysięcy razy, jeżeli masz naprawdę ekskluzywną markę. To znaczy, załóżmy, wyprodukowanie takich perfum Chanel No. 5 potrafi być stosunkowo niedrogi, ale nakleisz potem naklejkę Chanel i potem naprawdę potrafi ten produkt zyskiwać na wartości o kilka tysięcy razy. No nie wiem, czy akurat w przypadku samego Chanel to jest kilka tysięcy, ale są takie produkty na świecie, że na przykład marka wina. Czekajcie, co ja chciałem? Jeepa chciałem. Marka wina na przykład. Jesteś w stanie wyprodukować wino w konkretnej kwocie, a potem naklejacie, że to jest Chateaubriand, I jak nakleicie taką naklejkę, nagle wasze wino zyskuje na wartości o 1000%. Czy nawet 1000 razy. To się tak czasem zdarza. A produkty są to standardowe, to znaczy no... Okej, to może być bardziej renomowane dobro, ale z drugiej strony bardzo często produkcja takiego dobra wcale nie jest wiele droższa niż produkcja standardowego wina marki Patek czy jakiejś tam innej. No to jest akurat znowu zły przykład, dlatego że no takie lepciuchy jakieś bardzo patologiczne to z pewnością tańsze są w produkcji, ale wiecie, o co chodzi, że czasami sama markowość potrafi bardzo, bardzo zwiększać cenę danego dobra. I to jest bardzo istotne, jeżeli mówimy o rolnictwie, dlatego że to również ma swoje przełożenie na rolnictwo za sprawą tego faktu, że rolnictwo z tego także czerpie dochody, czerpie profity. Jeżeli my produkujemy złożone dobra u siebie, markowe produkty u siebie, to w tym momencie rolnik także z tego może czerpać dochody, bo on już nie daje sprzedaży swojego płodu rolnego, chociaż czy to trzeba zostawić? Muszę się tak jeszcze zastanowić... Poza nagrywaniem, no to bym raczej chciał. Czekajcie, ja sobie zobaczę to pole. Przede wszystkim, na początek, musimy za nie zapłacić. Ono kosztowało tam mniej więcej 10 tysięcy, więc teraz sobie tyle przeleję, czyli 4890 będę miał. 4890, tak. Czyli straciłem 10 kafli, ale zyskałem za to jakiś tam areał, myślę całkiem nawet fajny. I teraz tak, tak to pole wygląda od góry. Tu mam ten skup, czyli to będzie nie moje, to jest moja działka, więc biorąc pod uwagę, że to jest moja działka, to drzewo bym zostawił. To bym wyciął. A to może też bym zostawił. Jakby było nawet. To bym wyciął. Tutaj przy miedzy te zakrzaczenia i drzewa zostawimy. No to raczej wytniemy. I tutaj bym jechał. Myślę gdzieś tak od. Odtąd. Żeby tego świerka jeszcze zostawić. Ale wszystko co dalej już po prostu się z tym pożegnać. Więc. Tam to zostawiamy. Tutaj. Czekaj. Nie no, to wycinamy. Wycinamy zdecydowanie. Dobra. To na bank. Tam to bym zostawił. Tu te krzaczki to trzeba będzie jakimś mulcherem przyjechać, czy co? W sensie z takim bardziej tym. Świerka zostawiam, czyli to wycinam. Jakimś takim frezakiem, czy co? Wycinamy. 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 No i od tej strony, chociaż... Czy to planowałem wyciąć? Chyba tak. I od tej strony bym wzdłuż tej miedzy też te takie drzewka zostawił, nie? Czyli tutaj nie będzie wiele tego drewna. Umówmy się, że raczej nie za wiele, ale coś tam zawsze zyskam na tym drewnie. Może chociaż mi się zwróci za frezowanie pni. Za przygotowanie tego pola. Więc rżnijmy! Aha, tu nic nie zostało, no dobra. Taka gałęziówka, no to hachmynty wzięły, sąsiady hachmynty, wyobraźmy sobie, że tak było. A to tu wiele drewna z tego nie będzie. Jak tu wszystko znika, to...
No dobra, to jest to. To jest krzok, to w ogóle nieważne. To bym się tego pozbył. A to już może zostać, to jest trochę większe drzewo. Otóż to, to już zostało. Chociaż też tak trochę nieszczególnie zostało. Czekaj, no hopie. Och! Drzewo! Wiele drewna też z tego nie będzie, bo jak to obetnę z gałęzi, to... Wiecie. No taki patyk bardziej został. No ale niech ta będzie, już go sobie tutaj złożymy. Od krawędzi działki, nie? Okej, okay, co jeszcze? No to jest takie jedno większe drzewo. To powiedzmy bym jeszcze zostawił, niech se rośnie. Chociaż z drugiej strony... Ja wiem. Może też bym to wyciął. Powiedzmy, żebym zostawił tamtego świerka, bo jest nawet całkiem spoko. Ale to bym się tego pozbył. O, tu też takie bardzo mocne zakrzaczenie się zrobi. Już kończę, Janusz, już, już! O, rosołek jest, to trzeba iść! Drzewo! No i zacnie w opór. Rób te gałęzie, Janusz! Jak, tymi jak jest. Te gałęzie też zostaną? Takie niewielkie te gałęzie, mi się wydawało, że poznikają, ale... No nie wiem. No ja nie wiem. Dobra, to tam dotnę jeszcze poza nagrywaniem. To będzie porządny ten... Porządne drewno z tego, ale wiele takich drzew porządnych tu nie ma, więc... No tak przy okazji. No dobra, z tego to będą światli ludzie, z tego trochę drewna będzie. Co tu jeszcze takiego? Tutaj taki łowsik mały jest. O, też został. Dobra. No i gdzie jeszcze? Brzuskę zostawimy, to bym ściął. Tak bydzie. Tak bydzie z dzisiek, tak bydzie. Wow, to było wyższe niż myślałem. Dobrze, że na sąsiada nie poleciało. No i to, to planowałem zostawić. To niech by było, ale to bym jeszcze tak ochachmęcił. I by było, myślę, w miarę. Tylko nie na drogę może. Tak to zetniemy. No. No i tyle, więc wiele drewna z tego nie będzie, ale coś tam się zawsze na tym zyska, nie? Tak by to było, no i taki areał powstał całkiem, myślę, przyjemny. To znaczy, no powstał, powstał, nie powstał, jeszcze nie powstał, ale powstanie w przyszłości, jak stworzę z tego czegoś, nawet ciężko nazwać, albo lasem, albo łąką, z tego czegoś, jak stworzę pole. Kończąc wątek i żegnając się z wami, więc tak naprawdę... W tym tkwi potencjał rozwoju polskiego rolnictwa. Na tym polega też problem polskiego rolnictwa, że my nie kreujemy tych dóbr złożonych, bo na nich również, na sprzedaży i produkcji tych dóbr, rolnicy mogą zyskiwać. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rolnik jest dostawcą do jakiegoś dobra markowego, krajowego, gdzie załóżmy, no nie wiem, takie lejsy są produkowane, czy załóżmy tymbal, czy coś innego, to potem rolnik też może z tego partycypować. W zależności od tego, jaka jest specyfika krajowa, no może być bardziej czy mniej drenowany, ale... No ale też może jakieś mieć troszeczkę lepsze ceny skupu niż na przykład w przypadku, kiedy sprzedaje za granicę na eksport, niż w przypadku, kiedy jest po prostu predefiniowany pod odbiorcę ogólnego, ogólnorynkowego. Jeżeli sprzedajecie, jeżeli podpisujecie kontrakt z daną marką wielkoskalową, bo jesteście wielkoskalowym rolnikiem, to również jesteście w stanie wynegocjować lepsze ceny, dlatego że wy się już tego, tych dóbr kontraktowych potem musicie trzymać. Jeżeli nie dacie tyle dóbr, tyle załóżmy ziemniaków w danym roku, ile się zobowiązaliście, możecie za to zapłacić karę. I to też tak naprawdę producent bierze pod uwagę, no bo w tym momencie ma zapewnione, jest zagwarantowane, że to się na pewno pojawi, że ty już tyle tego będziesz mógł mi opchnąć, nie? Tego się jeszcze pozbędę. Dobra, na dziś ode mnie tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak coś, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie o Patronite, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o komentarzach, pamiętajcie o wszystkim wyświetleniach również. Hej ludziska, cześć!